Fabryka Emalia Oskara Schindlera to oddział Muzeum Krakowa, który znajduje się na terenie prawdziwej fabryki, która została założona w 1937 roku. Dwa lata później przejął ją Oskar Schindler, gdzie zatrudniał ludność żydowską, aby uchronić ich przed wywozem do obozów. To jest wystawa stała Kraków czas okupacji 1939-1945. Ona opowiada nie tylko o Oskarze Schindlerze, ludziach, którzy pracowali w tej fabryce, którzy dzięki niemu zostali uratowani, ale też daje taki szerszy kontekst historyczny. Dlatego rozpoczynamy ją od 1939 roku, właściwie tuż przed wybuchem wojny i potem aż do 1945 roku. Kiedy otwieraliśmy wystawę w 2010 roku, tych ocalałych była jeszcze całkiem spora grupa, która wzięła udział w uroczystości. Dzisiaj to są pojedyncze osoby, które żyją w kilku krajach na całym świecie i ostatnią żyjącą w Polsce, w Krakowie jest Niusia Chorowicka-Rakulska, która jest u nas częstym gościem, wciąż jest aktywna jako świadek, także spotyka się z młodzieżą, opowiada tą historię. I pozostając w fabryce Schindlera, chciałabym Was zaprosić na wyjątkową rozmowę. Rozmowę z ostatnią żyjącą Polką z listy Schindlera. Jestem krakowianką, urodzoną w Krakowie. Urodzona w 1932 roku. Wojna się zaczęła w 1939 roku. Ja miałam wtedy niecałe 7 lat, miałam pójść do pierwszej klasy, ale niestety okazało się, że nie pójdę do tej pierwszej klasy. Byłam w Bochni troszkę, w getcie bocheńskim. Potem przyjechałam do Płaszowa, a potem na końcu zawieziono nas pociągami, którym wożono bydło, zawieziono nas do Oświęcimia. Chciano nas wytatuować, to zgłosił się jakiś Niemiec i powiedział, że nie wolno nas tatuować, bo nas jest około 250 kobiet, które są przeznaczone na wyjazd do Czechosłowacji, na Słowację, do Brynic. Tam znajdował się niejaki pan Oskar Schindler, który się bardzo serdecznie i ciepło nami zajął. I tam pracowałyśmy przy buksach tak zwanych, czyli przy czyszczeniu takich łusek specjalnych potrzebnych jako część do samolotów prawdopodobnie. Schindler był dla nas dosłownie wybawcą, zbawcą. Każdy się do niego modlił i prosił Boga, żeby on się zajął nami od początku do końca. Przed nami 7 niezwykłych, różnorodnych koncertów. Rozpoczynamy od współorganizowanego z Filharmonią Krakowską koncertu Traces of Memories, na którym świętować będziemy 30-lecie polskiej premiery listy Schindlera, jak również 70. urodziny zdobywcy Oscara, wielkiego przyjaciela FMF-u Eliota Goldenthala. Kolejnego dnia przeniesiemy się do Centrum Kongresowego ICE, by posłuchać muzyki tych kompozytorów, którzy tworzą do największych i najgorętszych tytułów filmowych tego roku, ale jeszcze gdzieś ich kariera dopiero nabiera tempa, czyli International Gala Individuals. W piątek z kolei mamy propozycję w innym formacie, piano chorale, czyli opracowania na fortepian chór i organy Alka Dębicza. Kameralny, intymny koncert, który będzie na pewno zupełnie innym, ale równie wartościowym doświadczeniem. W sobotę wracamy do ICE Kraków i stawiamy na polską branżę muzyczną w ramach gali Polish Gala Modern Roots. Większość z tych suit odnosić się będzie i czerpać będzie z muzyki ludowej i z tradycji słowiańskiej. A w niedzielę wielki finał. Rozpoczynamy od koncertu kameralnego w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. I na koniec grande finale, czyli film z muzyką na żywo Król Lew w Tauron Arenie. Kraków to niewątpliwie miasto tradycji, a przodownikiem w ich pielęgnacji jest oczywiście Muzeum Krakowa. Dzisiaj opowiem Wam o tradycji drzewek emausowych.
Przed ponad 10 laty rzuciliśmy takie hasło zrobienia konkursu na drzewko mausowe. Pierwszy konkurs to było dosłownie kilka drzewek, bodajże 6, na drugim konkursie kilkanaście, ale potem zaczęło się to nam rozwijać bardzo pięknie. W zeszłym roku tych drzewek przyniesiono 66. I uznaliśmy, że tych drzewek jest na tyle dużo i są na tyle piękne, są to rękodzieła, gdzie ta interpretacja drzewa i tych kwiatuszków, i tych ptaszków, i tych listków jest tak niezwykle pomysłowo, ekspresyjnie wykonana przez twórców tych drzewek, że warto będzie zrobić z tego w Krzysztoforach w następnym roku wystawę, jeżeli się nam powtórzy ten sukces. No, uśmiecham się dlatego, bo w tym roku drzewek 107, to znaczy w niedzielę 17 marca odbył się konkurs. Jest wystawa prac Jerzego Beresia, przede wszystkim prac jego rzeźbiarskich, ale także dokumentów rzeczowych, jak nazywał je Jerzy Bereś, związanych z jego akcjami. A także na wystawie prezentujemy wybór filmowych, dokumentalnych zapisów z różnych manifestacji, które przeprowadzał przez lata Jerzy Bereś, a także wideoeseje młodych twórców. Jak co roku Kraków przyłącza się do świętowania Early Music Day. Dzień muzyki dawnej został ustanowiony w 2013 roku przez organizację REMA w celu promowania muzyki czasów średniowiecza, renesansu i baroku. Jak zawsze przypada on na pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Krakowski Festiwal Komiksu to największe w Polsce Południowej doroczne spotkanie fanów komiksu, ilustracji, animacji i innych form narracji wizualnej. W programie każdej edycji można znaleźć atrakcje dla wszystkich grup wiekowych, spotkania autorskie, panele dyskusyjne, wykłady, warsztaty, pokazy oraz wystawy. W Krakowie trwa jedno z największych wydarzeń modowych w Polsce, czyli Kraków Fashion Week. Jak zawsze rozpoczął się on pokazem dyplomowych CAP-u, a przed nami jeszcze wiele atrakcji.